A jesteś jego... On tutaj Jopa jest. Pięk. Mówiliście, że ona kosztuje 1 700 000? A, 1 600 000, no to 1 700 000 można powiedzieć. Tego samochodu nie kupowałem, nie chciałem go kupować, beznadziejnie wygląda, jak się nim jeździ. Ale jest Audi, to jest R8 V10 Plus chyba, nie? 5,2 litra, w GTA on się nazywa Obey 10F, jest to najnowszy samochód dodany do gry. Weźmy sobie kolor czerwony i zamówmy go sobie do... O, proszę bardzo, do garażu numer 1. Super, no to kurde, muszę tam teraz dojechać. Znaczy dolecieć, tylko czym? No i gdzie ten Obey jest? Zamówiłem go w kolorze czerwonym. Długo nie ma. I to jest nowa Audisa. Fajnie by było kupić jeszcze tą starą i porównać je sobie, ale ja wiem, czy jest sens. Co wy powiecie na to? Wygląda do dupy, to jest stara gra, już nie, to się nie ma co podniecać, to nie jest Forza. No ale jest, no, przetestujmy sobie. Czekaj, czy my mieliśmy tam 3 pedały? 3, o kurde, to jest manual? Jaki dźwięk, momentos. Posłuchajmy go. Tak, pomarańczowe lusterka, bo jak się wybiera kolor czerwony, jak się kupuje ze sklepu, to lusterka są pomarańczowe. Wiecie co, ja wyłączę na razie mapkę. O! Tak, i nie wiem kiedy, ale całkiem niedługo będzie też wersja, którą będzie można stuningować u Benego. To chyba będzie oddzielny samochód, wydaje mi się, ale nie jestem pewny. A może już można stuningować? Jak myślicie? Sprawdzimy? Czy Benny nam to zrobi? Właściwie nawet chyba nie musimy do niego jechać, wystarczy, że sprawdzimy u niego na stronce, jak to wygląda. Może się pojawi za tydzień albo za 2 tygodnie, jakoś niedługo ma się pojawić. W każdym razie ta wersja super szeroka tego Audi, to będzie ciekawe. Ale coś tam godo, nie? Spoiler mu się wysuwa, spoko. Widzicie, że ten spoiler, on się niczego tam nie trzyma. Nie ma żadnych, wiesz, podnośników ani nic takiego od tego spoilera. Mocowania nie ma żadnego. No to jest GTA, no. Samochód w rzeczywistości... O, czekaj, tu jest to Audi zwykłe. R8 też, ale to stare takie w GTA. Możemy sobie mniej więcej porównać. Fajnie, że akurat teraz się pojawiło, nie? Czekaj, ja pożyczę od tego gościa. Bo on nie potrzebuje tego Audi tak jak ja. Dobra, idź sobie. Dziękuję. Załóżmy mu dach. Zobaczmy, czym się kurde różni. No jest na pewno... Tamto jest na pewno takie mniej... mniejsze... Koszty, dziadu. Zostaw moje Audi! Dobra, chodźmy na parking z tym. Ej, no, rozwalił mi samochód tą ciężarówką. Tutaj mamy parking, to nam nikt nie będzie przeszkadzał. Sobie dokładnie porównamy, nie? Nie wiem, czy to Audi będzie do HSW, chyba nie. Chyba ono jest właśnie do Benego, do tuningu. Najgorsze jest to, że te nowe samochody mają paskudne środki, nie? O kurde, poczułem się przez chwilę jak w GTA Vice City, gdzie to Audi? Chciałem porównanie zrobić! Może jeszcze stoi na tym, na parkingu gdzieś. Ja pierniczę. Jak w GTA Vice City, odwracasz się i nie ma samochodu. Pierdziele. A jestem sam na sesji, to jest najlepsze. No ale lipa. Kurczę, no jedyne Audi chyba, jakie tutaj jeździ po tej dzielni. Dobra, jedźmy już na ten tuning, zobaczmy. Właśnie, co z napędem? To powinno być na 4 koła, nie? Co jest? Ej, no nie, no chyba musi być na 4 koła, no hello. What? Z napędem na tył. Może to jest jakaś specjalna wersja Audi R8? Nie wiem. W realu jest wersja RWD? Aha. Te nowe R8 wychodzą w RWD? Co ty gadasz? Ej, mi zawsze Audi R8 kojarzyło się z napędem na 4 koła. Widocznie to nie jest quattro. No nic, no, mi się wydaje, że napęd na 4 koła to jest plus, bo mamy lepszy start, no nie? Czekaj, jeszcze raz sprawdzę. Serio, ej, faktycznie. Audi R8 na żywo wygląda potężnie. Ja kiedyś bardzo dawno temu widziałem wersję 5.2 z V10.
To jest tak szerokie auto. Tutaj w tych grach tego nie czuć i nie widać, ale to naprawdę jest szerokie bydle. Takie masz wrażenie, to zobaczcie, to wcale nie jest jakiś długi samochód, no nie? Nie jest jakiś ogromny, generalnie te sportowe samochody, one nie są ogromne. One są po prostu turbo szerokie i wydają się takie, wiesz, spłaszczone i super niskie, nie? U Benego jeszcze nie można go stuningować, podjedziemy sobie za chwilę do Benego i zobaczymy, bo może nie ma tego na stronce. Na stronce nie można było. Widzę, że nie ma tutaj ulepszenia HSW, niestety. Trudno, jest jak jest. I lecimy Ty, a co my tu mamy? Tu mamy takie spoilery jak do HSW. What the hell? A co jeśli będzie można ten samochód stuningować i u Benego, i HSW? Wow! Ty, to by był pierwszy taki chyba samochód w GTA. Wątpię, żeby tak było. Dobra, te dokładki są ciulowe moim zdaniem. Takie słabe są. Znaczy, zderzaki się nie zmieniają, nie możemy sobie, wiesz, dobrać. I z tyłu... O, z tyłu mamy coś ciekawego, coś nowego, czego jeszcze nie było. Takie dziwne owiewki z boku, co o tym myślicie? Oj kurde, dziwna sprawa. Nie wiem, co o tym myśleć. O, możemy mieć też bez tylnego zderzaka, takie coś. Kurde, tutaj bez dyfuzora. Co ty sobie na to? No wygląda ciekawie, nie? Parę filmów po YouTubie kręci się z takim tym... Z takim Lambo chyba, Huracanem, który jest bez tego tylnego zderzaka i ma tam, wiesz, same turbinki poprzyczepiane z tyłu. Śmiesznie to wygląda. Kurde, nie wiem, co z tymi, brzydko mi się wydaje, będzie wyglądać. Najwyżej usuniemy, co? Tak zrobimy. Damy sobie na razie takie, a jak się nie będzie nam podobać, to wywalimy. Coś czuję, że będzie do dupy, ale no, spróbujmy. Więc tak, ja bym chciał umieścić gdzieś indziej wydechy, żeby to miało ręce i nogi. Trochę mi się nie podobają na dole. Wygląda na to, że nie da się tego przemieścić. Więc czekamy tak naprawdę na tuningu Benego, bo tam pewnie będzie więcej opcji. Na razie tutaj dałem chromowane. O, żeż ty, kurde! To wygląda jak modyfikacja jakaś taka ciulowa, nie? Zobacz. No ciekawie może nawet zrobić. A chyba tam coś takiego. Nie wiem. Zobaczymy, co się stanie z tym samochodem później. Okej, niech będzie coś takiego. Bez szału ci powiem. Także mam nadzieję, że ten tunik u Benego coś tutaj doda więcej. Teraz zobaczymy prędkości maksymalne. Okej, malowanie jest fajne, to pierwsze. To jest takie niemieckie, też super wygląda. Takie niemieckie, nie? Tutaj mamy chyba jakieś japońskie coś, też spoko. A to? Co to? Red? Coś? Aha, dobra, tego nie widać, bo mam czerwony kolor. Tu mamy takie paski niemieckie. Ekstra, to jest też fajne, podoba mi się. German Motorsport możemy dać. Albo możemy dać jeszcze te paski. Te takie niemieckie też wyglądają spoko, nie? Lusterka, okej. Tablica. No i możemy sobie tutaj jeszcze kolor wymienić na jakiś inny. Okej, niech będzie coś takiego. I dodatkowy kolor. Czyli tutaj mam chyba przedni spoiler, tam nie widać tego teraz, jak zmieniam kolor. Możemy dać w czerwonym jakimś, o, takim ciemnym. No i tyle. Możemy tutaj wybrać środek inny. Dajmy może taki kremowy, o. I dach. Nawet pasuje chyba, co? Karbonowe. I tu jeszcze możemy dać sobie, o, ty. Tylko, no ciekawe to jest. Chyba można całkiem w tym takim, o, zrobić. Jak to się nazywało? Forge? Ale to było kute? Czy to było jakoś... Nie pamiętam, jak, o co tutaj muszę wyszukać na Translate. Co to oznaczało? Forge. Podrobiony karbon, tak? Dziwne. Na pewno? Podrobiony... Podrasowany karbon. A, okej, dobra. To w wolnym tłumaczeniu jest podrobiony karbon. Ty, jakby dało się zrobić, jakby się dało zrobić go w tym takim ulepszonym karbonie, to by był sztos. Chodzi mi o ten tył, no nie? Mamy jeszcze progi. Oj, spoko ten samochód teraz wygląda nawet. Da się go całego zrobić w tym karbonie? Spoiler. Jaki wielki, nie? Ty, spoilerów sporo jest. Okej, dajmy coś takiego. Możemy dać też ten duży. Ten mi bardziej pasuje. Zawieszenie i gleba. Jesteście go... On tutaj, jopa, jest. Drzż. Pięknie siedzi. Skrzynia biegów, turbo, koła. Koła są spoko, ładnie wyglądają. No możemy dać jakieś takie. Albo o, takie niech będą, super. No i dajmy sobie w kolorze może takim. W sumie jak tu jest napęd, no to moglibyśmy spróbować driftować, ale powiem wam, że te koła driftowe są tu słabe. Mega słabe. Dobra, to teraz byśmy może spróbowali zrobić w tym karbonie takim, o, wiesz, całość, no nie? Cyk.
Tutaj tego wydechu nawet nie będzie, nie będzie on widoczny. Grill. O, coś takiego. Maska. O kurde, patrzcie, tutaj ten karbon jest nawet pomalowany. I pod tym, pod tą farbą widać, że on nie jest w tym takim podlasowanym karbonie. Ciekawie to wygląda, tylko wiecie co mi się nie podoba? Że ten tył tutaj, ta maska silnika, ona nie jest w tym karbonie. Nie może być zrobiona w tym karbonie. To mnie boli, nie? To jest słabe moim zdaniem. No i w takim wypadku to chyba musimy cały samochód zrobić na czarno. Nie ma innej opcji. Żeby to miało sens, a może za tydzień, czy tam za dwa tygodnie sobie zrobimy już tuniku Benego i wtedy to będzie miało ręce i nogi, wydaje mi się. Najmniej może stalowe? Nie ma czarnej stali. Czemu ja mam to zablokowane? Muszę wygrać wyścig rally, o kurde. No, dajmy sobie coś takiego. O i teraz to będzie lepiej wyglądać, nie? Dobra, side panel. Tu już chyba mam wszystko dobrze. Spoko. Kurde, wydaje mi się, że dosyć wysokie to auto jest, co? Dobra, wychodzimy. I wygląda sobie tak, wyjdźmy, zobaczmy. Ej, już wygląda spoko. Z tym spoilerem jeszcze, nie? Fajnie, bardzo spoko. Tylko te wydechy, ja bym chciała jakoś inaczej je rozmieścić. No i tutaj mamy te wystające, zobaczcie, z tyłu rzeczy w tym samochodzie. Ale kompletnie one nie rzucają się w oczy, jak patrzymy na ten samochód tak gdzieś od boku, no nie? Ale zobaczymy, jak będzie wyglądać to, jak będziemy jechać. Chyba nie rzuca się to w oczy, co? Ej, nie rzuca się to w oczy zbytnio, jest chyba okej. To jest ta nowa Audica. Mi strasznie boli, że ma napęd na tył. Kurde, nie podoba mi się to. Kompletnie mi nie pasuje do Audi R8. No ale skoro mówicie, że takie Audi jest też oferowane normalnie, no to wierzę wam na słowo. Dobra, przejedźmy się tym kawałek, zobaczmy. No, skoro ma napęd na tył, no to powinno trochę lepiej się prowadzić, zgadza się? Gorsza trakcja przy przyspieszaniu, ale za to skręt powinien być lepszy. Rzuca nim trochę. Da się opanować, ale tak nie jest taki super przyczepny, jak wygląda, nie? Tak, wygląda całkiem fajnie. Daliśmy sobie takie o felgi. Tutaj widać, że Jopa jest. Strasznie wysoko stoi ten zderzak przedni, no nie? Ale wygląda fajnie. Dałem taki o spoiler. Może później go wymienię na coś innego. Aha, mieliśmy do Benego zajechać, dobra. Zobaczymy, czy da się do niego już wjechać, wątpię. No, ale spróbujmy. Wygląda naprawdę groźnie, mega. Opresory już zacierają ręce, żeby go zestrzelić z tych swoich rakietek, no nie? Szczur się przeciśnie, oj tak. Dobra, zjeżdżamy tu. I niestety chyba nie. Aj! Niestety nie. Kurde. No nic, będzie trzeba zrobić jeszcze jednego live'a. Z tuningiem tego samochodu Benego. Nowe Audi R8 GT, czyli ostatnie R8 z wolnosącym V10, limitowane do 333 sztuk. Edycja też ma napęd na tył. Sztos samochód, naprawdę. Dobra, przejdźmy się nim kawałek. Szkoda, że nie możemy tak sprawdzić prędkości. Ja tutaj wyłączę tylko... O, cyk. Teraz będziemy widzieć środek. Ale nie, tutaj prędkość się nawet jako taką wyświetla. Jest dobrze. Widać ją dosyć dobrze. W tym aucie. Zobaczymy, ile uda nam się osiągnąć. To nie ma znaczenia, bo to jest GTA, to nie jest Forza, nie? Tutaj też się dużo ściga tymi samochodami, ale generalnie mamy do tych wyścigów takie chyba luźniejsze podejście. Dużo tego spychania jest, fizyka tej grze jest jaka jest, że jak jedziesz po wybojach, to samochód jedzie ci szybciej, nie? Wyższe prędkości osiąga. No ale tam przez chwilę mieliśmy 144 mile, to jest całkiem dużo, jak samochód, który nie jest HSW, tylko taki zwykły. Zobaczymy, ile osiągnie bez podskoków. 130 mil. To chyba całkiem spoko, nie? Jak na takie zwykłe auto. 129, 130 mil. No to standard czy nie standard? Środek podobny do starego R8, to raczej nie ma co się doszukiwać podobieństw do prawdziwego świata, no. Może tam jakieś delikatne są, ale bez przesady, no. Znowu, to jest GTA, to nie jest Forza. Zainstalowaliśmy sobie ten spoiler z tyłu i teraz nam się nie otwiera spoilerek, który mamy tutaj normalnie w standardzie w tym samochodzie. Więc jak ktoś chce sobie mieć ten samochód z otwieranym spoilerem, no to niestety nie może instalować nic dodatkowego. Ja lubię takie pierdółki, nawet w
moim samochodzie mam otwierany spoiler. Co w ogóle było niezamierzone, gdy go kupowałem, ale okazuje się, że faktycznie to się kuźwa otwiera spoiler. O, nie zwraca się na to uwagi kompletnie. Mam nadzieję, że się szybko nie rozwali ten mechanizm, bo ma tendencję do tego, niestety. Zobaczę ten duży spoiler, jak będzie wyglądał. Zaskakujące jest to, że te progi z tyłu nie zwraca się na nie uwagi, nie? Te takie wystające po bokach owiewki przy tylnym zderzaku. Kompletnie mi to nie przeszkadza, jest nawet w porządku, nie? Także okej, okay. Tutaj mamy jeszcze warsztat tuningowy. Tak naprawdę myślę, że za tydzień albo dwa tygodnie będzie ciekawiej, jak już wejdzie to auto do Benego, to wtedy będziemy mogli je faktycznie stuningować. A teraz to jest takie, okej, okay. No jest parę opcji, całkiem spoko, ale bez szału, nie? Mam jeszcze taki niziutki spoilerek, jeszcze taki bardziej prosty, taki wystający. Podejrzewam, że on będzie się podnosił razem z tym spoilerem. A możemy sprawdzić zresztą. Weźmy sobie tego i zobaczymy, czy będzie się podnosił. Razem z tym. Tak, okej, to wygląda dziwnie już. No podnosi się, więc jakby ktoś z was chciał, to może mieć taki też podnosiony. Nie wygląda źle, no. Nie wygląda źle. Ale już myślę, że jak bawimy się w spoilery i takie super sportowe wersje samochodów, to możemy już zainstalować taki, wiesz, większy. Auto moim zdaniem wykonane jest generalnie bardzo fajne, fajnie jak na GTA. Wiadomo, że to nie jest poziom Forzy, ale i tak jest w porządku. O, nie ten spoiler. Mieliśmy kupić ten. Dobra. Pyk. I co? Wolicie z dużym czy z małym? Z dużym też spoko, nie? Też spoko. Mieści się, wiesz, w obrysie samochodu. Nie wystaje powyżej dachu. Pasuje. Chyba mi pasuje bardziej tamten poprzedni spoiler, bo był tak zgrany bardziej z tą obudową, nie? Bardziej torowo wygląda, tak. Teraz tak bardziej torowo. No i mamy nowe auto na zloty, ziomek. Kurde, chciałbym, żebyście grali na PlayStation, ale teraz, jak widzę, że te ceny PlayStation 5 poszybowały w górę, 4400 zł za konsolę PlayStation 5, to ja już straciłem nadzieję, że wy kiedykolwiek będziecie grać w GTA na PlayStation. To już wyjdzie GTA 6, nie? Do tego czasu. Ach, szkoda, no, tu jeszcze można by było kilka fajnych zlotów porobić. No i tak sobie wygląda Audi L8. No chyba gitarka, nie?